Siemka, z tej strony Pracout i witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 3 Remastered. Jak ostatnio pamiętacie, robiliśmy sobie skarby 1 na 2, zrobiliśmy sobie połowę, no i w tym odcinku będziemy robić sobie tą drugą połowę, tak więc zacznijmy. Tutaj nie ma żadnego siana. To jest ten jeden problem. Tam jest niby studnia, no ale do studni przecież nie wskoczę, nie? Dobra. Byle im nie spaść na łeb. Będzie dobrze. Szkoda właśnie, że w Assassinie nie ma takiego trybu skradania. Wiecie, jakby to by pomogło? Być jeszcze lepszym Assassinem, niż się jest teraz. Niby teraz jakoś tam żyjemy bez tego trybu skradania, ale później chyba... Później oni chyba dodadzą coś takiego. Dobra, chodźmy do sianka. O, jak ja się cieszę, że mam ten lot orła, naprawdę. O, tu jest ten. It's the ghost, tak, no. To duchy, mordo. Nie zmyślę. Dobra. Poczekajcie, muszę sobie coś zobaczyć. Dobra. Dobra. Mamy kolejny skarb. Czekajcie, jeszcze coś patrzę.
No dobra, już wracam do was. Czemu nie mogę się już przeteleportować? Wow, huge. Kurde, tam są psiury. Czekajcie, niech sobie przejdą. Bo to mnie nawet płaszcz wilka nie uratuje przed tym psem. Okej, nie skomentuję tego. Dobra, udało się. Nara. Prawie by się zasrali. No weź się teleportuj gdzieś. Szczerze, muszę zejść. No tak, oczywiście jeszcze psiur, nie?
Wypadek gnojarzu. Szczekający. No ale możesz, możesz. Ja pierdolę, za przygłup jebany. Brawo, brawo. Szedłeś prawidłowo do łódki. Powinieneś być zadowolony z samego siebie normalnie. Patrzcie, ogólnie tutaj mam artefakty pamięci, to teraz one mi się zapisują. Więc w sumie spoko, jak zbieram skarby. To jednocześnie sobie znajduję te artefakty, nie? Nie, ja muszę sobie wziąć lot orła. Mnie coś popierdoli chyba. Jestem głupi. Nie pytajcie, co ja aktualnie robię, nie? Boże, aż na takie czubki mogę wchodzić. Super. O matko. Dobra, żyję. A wiecie, że... No, właśnie. A ja mogę wiedzieć, dlaczego... Nie, wypierdalać po prostu, wypierdalać! Doprawdy? Doprawdy? Aś to szmato. Fajnie, że no, nie miałem czasu na reakcję ogólnie. Zajebiście, no. Właśnie o tym mówię.
Oni już machają i dopiero jak już zaatakują, to pokazuje się dopiero czerwony znaczek nad nimi, nie? Taki jest właśnie sens tego asasyna. O, patrzcie. Kolejny make of sense asasyna tyranii króla Waszyngtona i 50 tysięcy wrogów w jednym mieście. Pierdole, Connor, ty jesteś taki spierdolony na łeb. To i to twoje sterowanie podczas tego trybu wilka jest tak upośledzone. Dlaczego on w ogóle wchodzi na jakiekolwiek obiekty, jeśli on jest w trybie praktycznie skradania? Tak to można nazwać w sumie, no. No bo jak inaczej? Chodzić jeszcze po tych portach, kuźwa. Dobra. Mamy tutaj kolejny skarb. No tam wilk był. A z jakimś typem się napierdziela. No i tutaj przy tym wybrzeżu też jest strasznie dużo wilków. I przy okazji też cywili. Dobra, muszę iść. Nie wiem, czemu tu jest aż tyle tych wilków. Będzie ciężko. Dobra. Chyba odpuściły. Ale tutaj może być najwięcej tych cywili do uratowania. No ale też jest dużo wilków przy okazji, więc nie wiem, czy to takie dobre. Oj, to się uzupełnia do pełna. To jedno przeładowanie. Fajnie.
Ale nie kojarzy mi się, żeby to było w Assassin's Creed 3. Tylko teraz w tym dodatku może to zrobili. Znajdę tu jakieś pieprzone krzaki w końcu. Nie skomentuję tego, co on zrobił, nie? Nie skomentuję. Ja pierdolę. Nie myślałem, że tu jest woda. Tu był jeszcze port. Że co? What happened? Co ja zrobiłem, że mnie wykryli do kurwy? Nie no, to jest po prostu takie głupie. Dlaczego jeszcze gram w ten dodatek? To ja nie wiem, nie? No, już znalazłeś mnie, typie? Zesrałeś się? Dziękuję. Ulepszone naboje na ulepszone sakwy na naboje. Dobra, niech mi się to trochę zregeneruje. I chodźmy sobie do następnego skarbu, który jest praktycznie w tym samym miejscu. Dobra, tutaj mamy kolejny skarb. Aha, no bo przecież bardzo kierowałem swój kursor na to siano. Tak, bardzo, 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 no. Dobra, idziemy do kolejnego. Tak, tak, Connor. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony z siebie chociaż trochę, nie? No babo głupia! Patrz, gdzie leziesz! Na pewno widziałem nie wcześniej, nie? Musiała, no co wy. Ale może gdzieś, nie wiem, powędrujesz?
Tak, Connor kiedyś zejdzie na ziemię, każdy w to wierzy. Ciekawe, jaka będzie następna moc w trzecim epizodzie, o ile będzie. Ale raczej będzie. Dobra, horda się chyba nimi zajmie. O, albo nie. Dobra. To jeśli się odczep. Dobra, ten cywil chyba się zapadł pod ziemię. Jego chyba jednak czekał gorszy los. O, ale ogólnie tutaj jest artefakt pamięci, gdzieś tutaj był i tu, zaraz przy misji głównej. W następnym odcinku się zajmiemy tymi misjami mieszkańców oraz artefaktami pamięci. No i później fabuła i kolejny epizod, nie? Pamiętam, jak kiedyś te dodatki kosztowały chyba każdodziennie 22 zł. Ja się załamałem. Jak to zauważyłem. Wtedy byłem strasznym gówniarzem. Może nie aż tak strasznym, no. Nara. Dobra. Lecimy kolejny skarb. Zostały nam trzy. O Boże, czy ja zdążę? Kurde, nie wiem, gdzie to jest. Czekajcie. Dobra.
Że co? Fajnie, że miał mnie kto wykryć, nie? Ogólnie. Niepobugowane to jest jeszcze strasznie, nie? Kurwa, no! Człowieku, ja nie mam czasu. Wypieprzaj stąd. Jeden jedyny się kuźwa uwziął. O, dostanę nowe ulepszenie, ale dobra. O, ulepszenie kołczanu. Siema, mordo, ogólnie cię nie widać na mapie. Ale to już jest normalne w sumie w tej grze. Bo tych wrogów to się tyle respi, że tutaj nie ma się co dziwić. Dobra. I tak oto mamy wszystkie skarby w Tyranii Króla Waszyngtona, epizod drugi pod tytułem Zdrada, czyli dokładnie po Sonie. Tak więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Assassin's Creed 3 Remastered.